Jak mogliście widzieć na filmie poprzednio, dotarliśmy do Budapesztu. Natomiast jutro wybieramy się do Skopje, do stolicy Macedonii. Natomiast dzisiaj, póki jesteśmy w Budapeszcie, udamy się na Stare Miasto, na Dunaj, ale zanim to wybraliśmy się do restauracji serwującej kuchnię węgierską. I właśnie czekam na specjał tej restauracji, czyli czarnego langosza. Po spożyciu posiłku udaliśmy się na lody w kształcie kwiatów. Stąd, czyli spod Bazyliki Świętego Stefana, rozpoczynamy spacer w kierunku Dunaju. Zatrzymujemy się na chwilę, aby podziwiać Budapeszt nocą. Jesteśmy właśnie na granicy węgiersko-serbskiej w Roske Hogos i czekamy, aż nas przepuszczą. Stoimy tu już ponad godzinę. Tam jest przejście graniczne. A to kolejka. Po dwóch godzinach stania na granicy wjechaliśmy do Serbii. Znajdujemy się przy autostradzie A1 niedaleko Belgradu. I tak trafiliśmy do restauracji bałkańskiej, w której zjemy obiad. Przy autostradzie. W restauracji bałkańskiej spróbować można, jak nazwa wskazuje, dań kuchni bałkańskiej, czyli chociażby grillowanych mięs czy faszerowanych papryk. Jak widzicie, jesteśmy w Skopie. Usiedliśmy na kebaba, na starym bazarze. Na starym bazarze napiliśmy się także bezalkoholowej wersji piña colady. Thank you.
Następnego dnia udaliśmy się na spacer w kierunku nowszej części stolicy Macedonii, położonej na drugim brzegu Wardaru. Po drodze mijamy pomnik i fontannę Olimpii, matki Aleksandra Macedońskiego. Po przejściu kamiennym mostem trafiamy na Plac Macedoński, pośrodku którego stoi pomnik Aleksandra Wielkiego. Ze Skopie wyjeżdżamy autostradą A1 w kierunku Grecji. Jest to autostrada o tyle ciekawa, że na wysokości miejscowości Katlanowo jezdnie tejże autostrady rozchodzą się. Odległość między jedną a drugą jezdnią dochodzi do ponad 5 km. Pojazdy jadące w kierunku przeciwnym widzimy dopiero na wysokości miasta Veles, które od Katlanowa oddalone jest o 20 km.